Ukazała się właśnie książka Hanny Suchockiej Ambasador przy trzech papieżach. Książka byłej polskiej premier, ale też i byłej ambasador przy Stolicy Apostolskiej, która pisze pani premier w sposób bardzo piękny, komunikatywny. Z jednej strony wspomnienia, a z drugiej strony są to merytoryczne, takie malutkie traktaty dotyczące wielu zagadnień, które przez 12 lat, kiedy była ambasadorem Hanna Suchocka, widziała, że były ważne w polityce, w myśleniu Watykanu w stosunku do świata. Na przykład kwestia wejścia Polski i innych krajów do Unii Europejskiej, jakie było stanowisko Watykanu, jakie było poparcie Watykanu, papieża Jana Pawła II, ale też i kwestia na przykład wojny w Iraku. To Jan Paweł II był absolutnie przeciwny interwencji sił sprzymierzonych w Iraku. Mówił, że każda wojna to barbarzyństwo. To dosyć ważne, dlatego że w Polsce wtedy było słychać głosy popierające inwazje, popierające NATO. Myśmy dopiero weszli do NATO, mówiąc, wtedy padały głosy, że to polska racja stanu. Papież Jan Paweł II, który przeżył II wojnę światową, wie, co to znaczy wojna, co to znaczy użycie siły w konfliktach. Ale są tutaj również teksty dotyczące relacji do Chin, obecności tam w podziemiu Kościoła katolickiego i Kościoła oficjalnego. Są tam teksty dotyczące nawiązywania współpracy z Kościołem prawosławnym w Rosji. Ale to jest książka dowcipna, to jest książka, w której pani premier Suchocka również w sposób taki humorystyczny, z pewnym dystansem odnosi się do wielu kwestii. I myślę, że tego typu wspomnienia dotyczące dyplomatów, bardziej nawet niż polityków, one czasami się wydaje, że powinny być nacechowane jakimiś skandalami, jakimiś opowieściami o ludziach, ale tutaj jest zachowana duża dyskrecja, a zarazem merytoryczność tego stanowiska i przede wszystkim tego pośredniczenia między Watykanem, Stolicą Apostolską, a polskim społeczeństwem. To jest duża kopalnia wiedzy też o Kościele w miejscu, gdzie mieszka papież.